dotrwał pan do końca wywiadów podczas próby medialnej? Tak, dotrwałem. Znaczy, jest pan wytrwały, czy tak spektakl pana zdopingował? Znaczy się tak szczerze, to nie chciało mi się iść na zajęcia, ale dlatego tak siedzę i siedzę i siedzę i siedzę. No właśnie, jest pan tutaj, jest pan adeptem. Tak. Widać pana było w spektaklu Avenue Q już. I to jest tak naprawdę chyba drugi spektakl, gdzie jest pan tak bardzo widoczny. Znaczy się, to jest drugi spektakl w Gdyni. Mhm. Drugi spektakl w Gdyni, bo wcześniej jeszcze był w Niemczech, w Szwed. Było Romeo i Julia i to był projekt pomiędzy szkołą, teatrem w Gdyni i teatrem w Szwed. Była taka wymiana, że pojechaliśmy jako studenci i zrobiliśmy tam z nimi współpracę, ale tutaj rzeczywiście jako w Gdyni to jest drugi projekt. Jakie były kryteria przyjęcia tutaj do tego spektaklu, bo dużo jest młodych ludzi w studium wokalno-aktorskim. Co zdecydowało według pana? Czy pan nie wie? Nie wiem, bo to trzeba reżysera pytać, bo z tego co wiem, on przyszedł po prostu przyszedł na Avenue Q, zobaczył spektakl i powiedział, no chcę tego chłopaka. I tak się to potoczyło. Proszę powiedzieć, jak się pracuje z reżyserem, no już słynnym, na pewno lokalnie, wielkiego formatu, absolutnie. No tak. Proszę powiedzieć, jaki to jest rodzaj dla pana, nie wiem, nauki, pracy? Dla mnie to jest przede wszystkim wielki zaszczyt i wielka nauka, że się cały czas mogę się uczyć czegoś nowego. Poza tym Adam jest reżyserem bardzo otwartym, który nie zamyka się na nasze pomysły, że jest bardzo otwarty na propozycje i najczęściej, kiedy mu coś proponujemy, to zgadza się od razu, to wypróbowujemy w momencie, kiedy sami zauważamy najczęściej, że to nie pasuje i wtedy jest zmiana, ale nigdy nie ma tak, że na początku mówi nie, że jest bardzo, bardzo chłonny na propozycje, ale też bardzo czujny na jakąś nieprawdę i ja nie czuję, pracując przy nim, że on pracuje ze studentem. Czyli że czuję, że traktuje mnie na równi, co jest super. Co pan uważa za największą wartość tego spektaklu? Już nie praca tego spektaklu, tego to spektaklu. Dla pana osobiście. Znaczy, dla mnie jest to, że mogą całkiem inaczej spojrzeć na Małego Księcia. Bo to jest całe życie, patrzymy na Małego Księcia przez pryzmat tej bajki dla dzieci. Ale to otwiera na jakieś szukanie sensów w tym wszystkim. To, że mogliśmy złapać się tego tematu, że mogliśmy podejść do Małego Księcia z drugiej strony, to też mnie otworzyło troszeczkę na tę książkę, która jest jedną z mądrzejszych rzeczy, którą w życiu czytałem i do tego momentu nie zdawałem sobie z tego nawet sprawy, że ona opowiada, że jest tyle takiej prawdy życiowej, która jest ubrana ładnie w słowa, nad którym się tak naprawdę nie zastanawiamy. Wy tak wszyscy ładnie mówicie do kamery i prawda życiowa, oczywiście, że prawda na poziomie literackim, w życiu bywa różnie. Tutaj reżyser mówił, że jest to dla niego jakby takie podsumowanie pewnego etapu w życiu, taki rachunek sumienia troszkę nad własne, nad sobą. Najstarszy z aktorów mówił o tym, że jest to dla niego ciekawe doświadczenie, również dla niego, i nawet taka refleksja na poziomie osobistym, że może mógł lepiej przeżyć swoje życie. No ja jeszcze nie mogę mówić o tym, że mogłem lepiej przeżyć swoje życie, bo jestem na początku i mam nadzieję, że jeszcze trochę mi tego życia zostało, ale dla nich na pewno to jest ten spektakl jest jakimś podsumowaniem, poza tym, że on rzeczywiście opowiada o jakichś refleksjach i o wspominaniu całego życia, dlatego jest to też podzielone na, że Mały Książę jest czterema osobami na każdych etapach życia.